Cześć, jestem Paweł. Wiem, że dzisiaj miał być Hubert, natomiast niestety za nie mógł, jakaś choroba go złapała i dzisiaj wziął sobie wolne, więc go zastępuję, więc mamy dzisiaj dodatkowy materiał, właściwie dla Was bonus. Postanowiliśmy nagrać 10 najczęściej zadawanych pytań dla mnie od osób początkujących, które przychodzą tutaj do sklepu. No i słuchajcie, pierwsze pytanie jest dosyć podstawowe. Jak schudnąć? No i tutaj, przychodząc do mnie do sklepu, takie osoby muszą wiedzieć, że jedynym sposobem na schudnięcie jest deficyt kaloryczny. Co to jest deficyt kaloryczny? To znaczy, że musimy jeść mniej kalorii, niż zużywamy w ciągu dnia. Jak go obliczyć? Jeżeli wpiszecie deficyt kaloryczny, to bez żadnego problemu możecie w internecie znaleźć wzór i na podstawie tego wzoru wyliczyć ten deficyt i mniej więcej się go trzymać. Poniżej, jak odejmiecie 200-300 kalorii, no to będziecie na deficycie. Dodając do tego jakieś ćwiczenia fizyczne, zwiększycie ten deficyt, a więc redukcja będzie na pewno sprawniejsza. Drugie takie pytanie, jak przytyć albo przybrać na masie mięśniowej? Uzyskanie samej czystej masy mięśniowej jest dość skomplikowanym procesem. Tylko przybrać na masie jest zdecydowanie łatwiej. Wystarczy mieć nadwyżkę kaloryczną. To tak jak w przypadku deficytu kalorycznego, gdzie mieliśmy niedobór kalorii, teraz musimy mieć trochę więcej kalorii. Więc liczymy znowu ten deficyt kaloryczny, który możecie znaleźć wzór na internecie i bez żadnego problemu dodajecie 200-300 kalorii i macie już nadwyżkę kaloryczną i sukcesywnie tą kalorykę podnosicie, jak waga Wam zaczyna lecieć. Jeżeli Wam nie leci, to troszeczkę dodajecie i wtedy na pewno Wam waga podskoczy. Jeżeli chodzi o beztłuszczową masę mięśniową, no to tutaj jest to troszeczkę bardziej skomplikowane ze względu na to, że musimy się przynajmniej starać nie zalać tkanką tłuszczową, czyli nie zwiększyć poziomu tkanki tłuszczowej. No i tutaj są różnego rodzaju manewry. Każdy trener personalny ma swoje metody. Jest ich naprawdę bardzo dużo i czy któraś jest lepsza od innej, ciężko mi powiedzieć, ponieważ najważniejsze, żeby człowiek się dobrze czuł i żeby były jakieś skuteczne efekty tego. Kolejnym takim pytaniem jest, czy spalacze tłuszczu działają? Spalacze tłuszczu to nic innego jak substancje ziołowe, substancje nie tylko ziołowe, bo też i są chemiczne, które mają zadanie przyspieszyć przemianę materii i sprawić, żebyśmy na treningu zwiększyli zużycie kalorii. Więc większość spalaczy tłuszczu pobudza. Co za tym idzie, my na treningu dużo, dużo więcej jesteśmy w stanie wykonać ćwiczeń, szybciej osiągnąć tętno wysokie, co przyspieszy na pewno bezpośrednio przemianę materii. No i tutaj w spalaczach tłuszczu jest tak, że są troszeczkę słabsze, troszeczkę mocniejsze. Tu już kwestia jest od predyspozycji, od receptorów, od tego, ile osób pije kawę i jak podatne są na dane składniki w danym spalaczu tłuszczu. Jeżeli byście chcieli wiedzieć co nieco więcej na temat spalaczy tłuszczu, zapraszam tutaj na Stołeczną 2 w Białymstoku, gdzie jestem tutaj dla Was do dyspozycji i chętnie opowiem całość, dużo, dużo więcej o spalaczy tłuszczu, jeżeli ktoś jest niezdecydowany i się waha albo ma jakiekolwiek pytania. Kolejnym pytaniem jest, po ćwiczeniach często mam zakwasy, czy mogę je jakoś zniwelować? Słuchajcie, jeżeli chodzi o zakwasy, to jest normalny proces. On jest potrzebny dla naszego organizmu, dzięki niemu jesteśmy w stanie się zregenerować. To jest całkowicie normalne i jedynym sposobem, który mi jest znany, który jest rzeczywiście skuteczny, jest zwyczajne rozciąganie i ewentualnie delikatne trenowanie następnego dnia, kiedy mamy zakwasy i poprzez to, że poruszymy chociażby krew do mięśni, troszeczkę szybciej mięśnie są w stanie się zregenerować. Jeżeli chodzi o kwestie inne, no to też czytałem, że morsowanie też jest skuteczne, jeżeli chodzi o zakwasy. Sam osobiście po morsowaniu nie zauważyłem tego efektu, ale może przy większych zakwasach by było lepiej. Kolejnym pytaniem
jest, jakie suplementy wybrać na początek. Słuchajcie, na początek to zależy, czy ktoś ma jaki cel treningowy. Czy chce zwiększyć masę mięśniową, czy chce zredukować. Na pewno przy zwiększeniu masy mięśniowej i przy redukcji białko, witaminy i wszystkie preparaty, które zadbają o lepsze trawienie i lepszą pracę naszego organizmu, są wskazane. Najlepiej przed tym wszystkim zrobić badania i zobaczyć, czy mamy 100% zdrowia, bo tylko przy 100% zdrowiu jesteśmy bardzo szybko w stanie osiągnąć wymarzone efekty i osiągnąć swój cel. Zawsze, jeżeli na przykład mamy jakieś współczynniki zawyżone lub zaniżone, te odchudzanie czy robienie masy będzie dużo trudniejsze niż u osoby w 100% zdrowia, więc warto o to zadbać. Kolejnym pytaniem. Czy trzeba ćwiczyć na siłowni, żeby mieć formę? Słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, żeby tylko schudnąć, nie trzeba w ogóle ćwiczyć. Tak naprawdę tylko mieć deficyt kaloryczny, ale wtedy nie mamy sylwetki jakiejś tam umięśnionej, jakiejś tam sportowej. To jesteśmy po prostu bardzo chudzi, bardzo szczupli, no i tyle. I takie osoby rzeczywiście nie mają ani siły, nie mają ani kondycji. W mojej ocenie w żadnym wypadku nie trzeba ćwiczyć, żeby tylko schudnąć. Natomiast jeżeli chcemy mieć super sylwetkę i małą tkanki tłuszczowej, a to jest różnica, schudnięcie, a posiadanie niewielkiej ilości tkanki tłuszczowej albo zmniejszenie tkanki tłuszczowej przy zachowaniu odpowiedniej ilości masy mięśniowej, no to już jest sztuka i wtedy trzeba koniecznie ćwiczyć. No a jaki sport? No taki, który chcecie. Siłownia jest najlepsza, jeżeli chodzi o modelowanie sylwetki, czyli jeżeli chcecie się skupić na najładniejszych kształtach, na dopracowaniu proporcji w naszym ciele, no to siłownia jest tutaj niezbędna. Jeżeli natomiast chcecie mieć tylko wysportowaną sylwetkę, każdy sport będzie bardzo dobry. Kolejne pytanie to, o co chodzi z tym makro i na co zwracać uwagę. Makro to jest skrót od makroelementów, czyli tak naprawdę trzech najważniejszych: białko, węglowodany i tłuszcze. One składają się głównie, pokarmy składają się głównie z nich. Mikroelementy to są oczywiście witaminy i różnego rodzaju inne substancje odżywcze. Natomiast na makro liczymy, ile nam trzeba, żeby przytyć, ile nam trzeba, żeby schudnąć, ile nam trzeba na przykład węglowodanów czy tłuszczy, żeby przytyć, ile nam trzeba białka i ile trzeba zmniejszyć węglowodanów i tłuszczy, żeby schudnąć. Tyle. Czym się różnią suplementy od leków? To jest temat rzeka, tutaj mógłbym mówić bardzo długo, ale tak skrócę dosyć mocno. Przede wszystkim suplement ma zapobiegać występowaniu wszelkim chorobom. Lek ma leczyć. Często w większości leków leki leczą objawy, a nie przyczyny. Suplementy mają za zadanie przede wszystkim jakby wspomagać nasz organizm, by walczyć z przyczynami wystąpienia danego problemu. Więc pamiętajcie jedną najważniejszą rzecz. Suplement wspiera nasz organizm. Jest na bazie naturalnych składników i ma za zadanie wspierać nasz organizm. To jest bardzo ważne. Czy suplementacja wystarczy, aby zbudować masę mięśniową? No nie. Dieta jest najważniejsza, trening jest na drugim miejscu, suplementacja jest dopiero na trzecim miejscu. Tak jak mówiłem wcześniej, suplementy mają wspierać naszą dietę, nasz trening i w momencie, kiedy ta dieta jest dla nas kłopotliwa, wspieramy się suplementami tak, by dostarczyć 100% tego, co trzeba, by właśnie realizować swoje cele treningowe. Która odżywka białkowa jest najlepsza? No i tutaj też dosyć ogólne pytanie, natomiast to zależy dla kogo i kto ma jakie predyspozycje. Jeżeli przychodzą do mnie weganie, no to wiadomo, że będę starać się polecić najlepszą odżywkę białkową, jeżeli chodzi o roślinną. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak wybrać dobry suplement białkowy, no to przede wszystkim warto zwracać na bardzo dobre firmy, najlepiej renomowane. Bardzo, bardzo też ważne, żebyśmy zwracali na skład. W składzie ma być tylko i wyłącznie te białko, które chcemy mieć, czyli jeżeli chcemy mieć białko zwierzęce, to ma być tylko białko zwierzęce. Jeżeli chcemy mieć białko roślinne, no to musimy zwracać uwagę na białko roślinne. Jeżeli chodzi o to właśnie, które jest najlepsze,
no to śmiało, jeżeli macie jakieś problemy, piszcie albo przychodźcie tutaj bezpośrednio na Stołeczną. Dwa, chętnie Wam wyjaśnię, czym się różni jedna firma od drugiej. Jedna firma ma oczywiście swoją politykę, że mają być tani i szukają surowców bardzo tanich, a inne firmy mają mieć bardzo dobrą jakość, co za tym idzie, szukają wszelkich rozwiązań, żeby tą jakość mieć jak najwyższą. I to, jeżeli chcecie wiedzieć, które firmy jaką swoją mają misję i jaki ma cel, no to możecie bezpośrednio uderzyć do mnie, ja bez żadnego problemu Wam to opowiem. Słuchajcie, to już jest koniec tych 10 pytań. Jeżeli Wam się podobało, dajcie lajka. Fajnie by było, żebyście udostępnili dla swoich znajomych, jeżeli ktoś też chciałby uzyskać jakiekolwiek informacje na ten temat. Dzięki śliczne i do zobaczenia.